Pierwsze zbiory kukurydzy w 2023 roku. Zbieramy kombajnem z przystawką do zbioru czterorzędową. Oczywiście, to są wszystko żarty. A tak naprawdę uprawiamy pole pod siew kukurydzy. Tam po prostu, gdzie tej kukurydzy nie udało się zebrać w poprzednim sezonie. W tym roku wiosna pozwala nam wjechać w to bez problemu. W tamtym roku potrzebowaliśmy bliźniaków, żeby to posiać w ogóle. W tym roku zapowiada się nieźle, aczkolwiek na jutro są zapowiadane opady. Jak duże? Nie wiem, to się okaże. Ale jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to może jeszcze jutro uda się tutaj nam posiać kukurydzę samym Gaspardo. No i by była bajeczka, byłby finisz. Dzisiaj tam taki kłębek dymu jest, to tato tam sieje jeszcze. A ja uprawiam. No i gdzieś mamy do końca kukurydzy hektarów 15. Może nawet, no, około 15 hektarów. I w tym jakieś, nie wiem, 3 hektary właśnie, no może nawet nie 3, 2 hektary po takich mokrych terenach. Tam prawdopodobnie 800 spuścimy powietrze z kół, tak jak tym mamy Vario Grip, także bez problemu to możemy zrobić. O, ale tu mnie zniosło, jak się popatrzyłem do tyłu. No niestety taki teren mamy. To jest też w sumie pole, które fajnie odzwierciedla pole, jakie my mamy, bo tam jest na samej górce pytel, a tutaj oczywiście w dole jest mokro. No, co poradzisz? Nic nie poradzisz. Tutaj oczywiście jest już posiane, to prawie, że gdzieś tam na początku było siane. No a my, słuchajcie, już możemy niedługo się spodziewać pierwszych wschodów. Ostatnio, dwa dni temu byłem na polu, pierwsze, które było siane. I tam, słuchajcie, no już kiełek pędzi ku górze. Brakuje mu może, brakowało mu wtedy może z 2 do 3 cm, także teraz mamy warunki bardzo fajne, więc może już dzisiaj coś tam się przebija, no nie wiem, zobaczę. Dzisiaj będziemy wracać, no to zajedziemy i pokażę, jak to wygląda. No już to, co wcześniej talerzowałem na poprzednim vlogu, i tam omijałem, to tam to mam już dziś zrobione 900. No najlepiej w tym by się sprawdziła 800, no bo tak jak mówię, tam sobie powietrze spuszczamy w Vario Gripie poprzez komputer, tak, i lecimy w ten mokry teren. Nie musimy się bawić spuszczanie powietrza na gospodarstwie. Ale niestety 800 po prostu jest zajęta, bo 800 jeździ z rabem. Tak to wygląda. To praktycznie będzie ostatnie miejsce takie mokre. Ja jeszcze skoczę w jedno, ale to tam może na 5 arów. I no tutaj będzie trzeba trochę obmyć to, tą talerzówkę. Jak widzicie, nie mamy wału z tyłu. Nie wiem, to było chyba rok temu, jak nam się ten wał upierdzielił na śrubach bodajże. I już go później nie zakładaliśmy z takiego względu, że właśnie w takiej sytuacji jak tutaj, że talerzujemy po mokrym na przykład, a do tego głównie służy nam ta talerzówka, wał zagęszcza glebę i no, nie oddaje ona tak tej wilgoci. Oczywiście, jeżeli to byłaby uprawa, no to chodzi nam o to, żeby tej wilgoci nie oddawało, żeby ta wilgoć została w glebie. Tutaj chcemy, żeby to się osuszyło, więc wał jest kompletnie zbędny. Przygotowujemy pole do siewu poletka, ostatniego już poletka, no bo szczerze mówiąc jesteśmy już na finiszu kukurydzy. Dzisiaj, no już końcówka dnia,
ale po dzisiejszym dniu zostanie nam prawdopodobnie do posiania jedynie 10 niecałych hektarów, w tym dwa około właśnie tych mokrych takich terenach. No i oczywiście ostatnie poletko, tutaj akurat to jest pole przed gospodarstwem i tutaj te poletko zawsze było pierwsze siane, a tutaj w tym roku jest zmiana, to już nie jest ta hodowla, która była zawsze, tutaj jest w tym roku farmsad, ale też robimy takie doświadczenie, gdzie będzie trzech przedstawicieli innych hodowli. Zobaczymy sobie, porównamy odmiany z konkurencją. Z farmsadu mamy 10 odmian, w tym jedna jakaś nowość, z tego co tutaj widzę, jakiś będzie. Coś nowego. I standardowe. Jakie dokładnie, no to zaraz sobie powiemy. Jest na pewno Farm Murphy, jest tutaj niżej, jest Farm Odena. Dalej mamy Farm Orica, Farm Actosa. Jeszcze dalej mamy, co my tu mamy dalej? Mamy Farm Millera, Farm Mirage, Farm Marquez, Farm Malou i Farm Fire. I cztery odmiany z konkurencji. Jakie, to już się później dowiecie przy zbiorach. A więc 10 z farmsatu, 4 konkurencji, plus będziemy jeszcze robić kontrolę, bo pole jak tu u nas jest nierówne. Tutaj od drogi jest bardzo słaba ziemia i jakbyśmy tak posieli, nie wiem, na przykład sobie najpierw 4 konkurencji, później dalej farmsatu, no to farmsat by prawie wszystkie odmiany wyszły najlepiej od konkurencji. To jest wręcz murowane. No bo tak po prostu tutaj się ta ziemia układa. Dlatego też na początku obsiewamy wszystko dookoła Farm Actosem. I ten Farm Actos będzie pierwszą kontrolą, później będzie zaraz za odmianami konkurencji kontrola Farm Actosa. No jak widzicie, jednego kółka z przodu nie ma rozcinającego. Ale zaraz o tym też powiem coś. No i za kolejną jakby kontrolą Farm Actosa będzie poletko z farmsatu. I na końcu znowu będzie kontrola Farm Actosa, żeby to w miarę obiektywnie wyszło. No niestety GoPro mi się rozładowało, to tak zawsze jest, że w najgorszym momencie to GoPro po prostu mi się rozładowuje. No albo zapominam naładować oczywiście. No i wczoraj posieliśmy te poletka doświadczalne. Niestety nie miałem jak tego za bardzo nagrać, bo robiliśmy przejazd w jedną stronę, więc ja musiałem być tam i tu, żeby zasypać, wysypać, wiecie o co chodzi. A że zaraz ciemno się zrobiło, to na koniec też jakoś tego nie podsumowałem. Dlatego dzisiaj też przychodzę tutaj, żeby to delikatnie podsumować. Dzisiaj fajnie, skończyliśmy tak naprawdę w striptilu całą kukurydzę. Teraz tato sieje samym Gaspardo na takich terenach mokrych. Niedużo tego jest, tak jak mówiłem już zresztą nieraz. I właśnie sobie zaraz pojedziemy i to delikatnie pokażę, jak wygląda. Przynajmniej mam nadzieję, że złapię ojca tam gdzieś przy drodze. No bo ja tam w te mokre tereny nie wjadę w pole. Ale wracając do tematu, tak jak wczoraj mówiłem, 10 odmian plus 4 konkurencyjne, ale na koniec też zrobiłem taką małą kontrolę, a mianowicie chodzi o ilość wysiewanego materiału na hektar i zrobiliśmy sobie taką kontrolę. Standardowe, jedna odmiana Farm Actos, standardowo 75, całe poletko było w 75 tysiącach ziaren na hektar, by przejazd obok posiać go w obsadzie 65 tysięcy ziaren. Można było jeszcze 70 się pokusić, ale już nie chciałem kompingować, dlatego dwie takie różne obsady, to jest dosyć spora ilość, bo jeżeli na przykład okaże się, że plon będzie taki sam, już tam nie mówię, że któraś ze stron przeważa, ale jeżeli plon będzie taki sam, to 10 tysięcy ziaren na chwilę obecną, myślę, że jest to koszt prawie, a może nawet nie prawie, a koszt 100 zł, czyli już oszczędzamy 100 zł na hektarze.
plus też mamy gdzieś tam dokładniejszy wysiew, bo siewnik musi mniej wysiać na hektar, więc jest trochę dokładniejszy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No niestety tego dowiemy się dopiero przy zbiorach, przy ważeniu, a więc no, za ile? 5 pewnie miesięcy, 5 do 6 miesięcy, bo mamy cały maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, no i nie wiem, jaka tam będzie pogoda. Jeżeli będzie sucho, no to wjedziemy pewnie na przełomie września i października. Jeżeli będzie tak jak rok temu, no to na przełomie października i listopada. A już tato przejeżdża na środek pola. No a tutaj, gdzie siał, no to powiem wam, że fajną robotę to zrobiło. Nie pozostawia żadnych kolejn. No, wiadomo, 800 jest za dużym ciągnikiem do tego siewnika. Aczkolwiek jest to ciągnik gabarytowy, aczkolwiek jego waga nie jest, nie należy do jakiejś największej w tym jakby segmencie ciągników. Fakt, te obciążniki ponad tona, bo tam 1200 kg łącznie w kołach tylnych, te obciążniki nie pomagają, ale vario grip, czyli gdzieś tam możemy sobie te ciśnienie zbijać bez problemu na polu. Zbite jest chyba do 1 bara, no i to fajnie się tu wszystko nam ugina dzięki temu, ta opona, i przynosi mniejszy nacisk na tą glebę, co pozwala robić bez kolejn nawet na mokrym tutaj terenie. No tutaj aż pod sam rów tutaj się nie pchał tato, ale nawet tutaj, słuchajcie, no taki ciągnik powinien zostawić większe kolejny, a jak widać, wygląda to bardzo fajnie. No i co? Będziemy mieli chyba dzisiaj z głowy, no nie, w sumie dzisiaj jeszcze nie, jeszcze zostanie może pół hektara niecałe do ogarnięcia kukurydzy, ale to już po majówce, bo dzisiaj, tak jak mówię, troszkę popadało. Tam to jest najbardziej mokra działka, gdzie jeszcze nam została ta kukurydza do posiania, i tam no, te 2 dni niech jeszcze sobie gleba przeschnie.